Cześć, witaj serdecznie w kolejnej lekcji. Jak powinien wyglądać rozwój harmonogramu ćwiczeń wraz ze wzrostem umiejętności? No właściwie to już sobie powiedzieliśmy na temat harmonogramu samego, prawda? Że bardzo istotnym elementem jest metronom. To jest pierwsza rzecz. Bardzo istotnym elementem programu, zabaw z gitarą jest metronom i zwiększanie tempa na metronomie. Zresztą tak jak już mówiłem, Nagraj coś w tempie, w którym ci wychodzi, jakąś, jakąś zagrywkę i przyspiesz to dwa razy, albo przyspiesz y, pół, y, pół raza, o połowę do przodu. Zobaczysz, jaki jest efekt. Więc myślę, że to ci uświadomi y, fakt, ten fakt ci uświadomi to, że po prostu zwiększenie tempa pewnych, pewnych rzeczy, pewnych umiejętności powoduje wow w odbiorze słuchającego. Wiadomo, nie wszystko. Żebyśmy tutaj nie byli, teraz, żebyśmy nie byli teraz tacy bardzo skupieni na tym, że coraz szybciej, coraz szybciej, aż po prostu gitara wybuchnie, albo ręka się, ręka się płami po, po graniu, prawda? Więc to nie o to chodzi, ale y, zwiększenie tempa zawsze będzie niosło ze sobą pewne pożądane konsekwencje brzmieniowe, jak najbardziej. Y, wraz ze wzrostem umiejętności oczywiście trzeba byłoby zacząć, y, z jednej strony wypadałoby... Zwiększyć sobie też czas grania. No, Wojtasz mówi, żeby zwiększyć czas grania. Wracam do roboty o, o 17:00, dwie godziny na granie, od 18:00 zjem coś, od 18 do 20 sobie pogram. A teraz mówi, żeby jeszcze dłużej to, to, to brzmiało. Oczywiście, im większe masz umiejętności, tym więcej też wytrzymasz podczas grania. Tak? Bo jeżeli y, zaczynałeś, y, to dwie godziny to już człowiek był zmordowany. 2,5 później, po jakimś upływie czasu 2,5, to już nie będzie tak źle. 3 godziny też nie będzie źle. Wiemy, nie przesadzajmy, aczkolwiek jeżeli masz tę możliwość i masz ten zapał, to pożądanie grania, to jak najbardziej graj dłużej. Jak najbardziej siedz z tą gitarą dłużej, twórz, twórz coś, coś nowego, odkrywaj nowe, nowe rzeczy. Ale wracając do tematu, bardzo fajnie byłoby, gdyby właśnie wraz ze wzrostem umiejętności... Zacząć sobie poszukiwać, poszukiwać nowych skal, ogrywać te skalę, yy, poszukiwać nowego rodzaju yy, ćwiczeń na artykulację, tworzyć nawet te ćwiczenia, że nawet nie tyle poszukiwać, co tworzyć, tworzyć i nagrywać. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie mając coraz większe umiejętności, coraz lepiej umiesz grać do rytmu, coraz lepiej umiesz yy, zmieścić się w czasie, grając dany motyw, słuchać perkusji czy słuchać gitary do podkładu. O podkładach ja zaraz powiem. gitary do podkładu. Nagrywać to i nagrać jakiś podkład swój, ćwiczyć do niego. Ćwiczyć do niego nowe układy tapingu. Jeśli na przykład gram power chord yy, 355, czyli yy, G D G to stwórz tapping, gdzie na przykład mamy G na y, najniższym progu, a D na wysokim, na przykład. Dodaj do tego tapingu y, na przykład tercję. Tercję wielką dodaj sobie do tego tapingu, na przykład. GB. Tapping GG, G na przykład, albo GD, B dodać do niego. Kombinować w ten sposób, ale bardzo ważne jest, żeby mieć jakiś właśnie podkład, podkłady czyli inaczej backing tracks w internecie, na YouTubie można znaleźć mnóstwo backing tracksów oczywiście one są nagrane w formie wideo, więc można byłoby spróbować pościągać jakiś backing tracks z internetu i sobie wrzucić go do reapera, żeby ten, ten podkład szedł, ale skoro już masz jakiś stopień zaawansowania, to nagraj samemu sobie nagraj Podkład, ściągnij program, wtyczkę VST do nagrywania perkusji, podkłady perkusyjne i dopiero bogactwo grania się uwidacznia, gdy my y, zaczynamy grać do kogoś, do tego automatu perkusyjnego, do tych sampli, do swoich własnych podkładów i ćwiczyć, odkrywać, przesuwać się o y, tercję na przykład. W graniu. Na przykład, jeżeli gram G, jakiś ta, y, y, inter, y, Power G, no to na przykład y, y, zagrać jakiś Power Horde na przykład o tercję wyżej, czyli o, o C. G, A, B, C. O, o, o C sobie zagrać na przykład Power hord. Albo na przykład grasz Power Horde, a zagrać na przykład Tapping, albo Bending y, od dźwięku C, albo Wibratu, albo cokolwiek, po prostu kombinować. Y, tak samo, jeżeli na przykład zagrasz układ Power Hordów na przykład. GAB, załóżmy, to później w tej sekwencji akordów, co zagrałeś, GAB, przenieś całą sekwencję akordów taką samą, ale na przykład tercję wyżej, czyli co by było C, D, E, na przykład power Hordy, albo o tercję yy, warto kombinować. Wiem, że możesz powiedzieć, że ale nie bardzo, nie bardzo wiem, jak mam za to się zabrać. W sensie, no nie wiem, zagram powerhorde tak, jak mam, mam po prostu losowo, randomowo sobie zagrać, randomowo sobie ćwiczyć i tak i nie, i tak i nie, nie w przypadku odkrywania nowych różnych walorów brzmieniowych, bo bardzo często jest tak, że y, do backing y, traka swojego własnego, gram randomowo, nie trzymając się skali, nie trzymając się dźwięku z powerhordu, nawet nie trzymając się rytmu, i czasami wychodzą takie rzeczy, że po prostu rozsadza, rozsadza mózg. Yy, czyli gramy, wskutek grania takiego randomowego do podkładu swojego, możemy wynaleźć bardzo fajne, ciekawe brzmienia. Yy, ciekawe brzmienia, ciekawe układy rytmiczne, bo czasem jest tak, że perkusja gra bum, cyk, bum, cyk, a my mamy. tydy, ty, ddy, ty, dy, ty, 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 bum, cyk, ty. Albo zupełnie się rozumiamy z perkusją, czyli gramy synkopy. Wychodzą naprawdę bardzo fajne rzeczy. Czyli to jest argument za tym, żeby ćwiczyć zupełnie randomowo w swoim harmonogramie ćwiczeń, oczywiście poświęconemu tej części zagadnień. W zasadzie to było w tej lekcji o harmonogramie ćwiczeń to była ostatnia pozycja na liście, gdzie graliśmy, tworzyliśmy swoje utwory, graliśmy improwizacje itd. itd. Z biegiem czasu możesz sobie wydłużyć.

W dużo większym tempie, to wtedy możesz te 20 minut, co grałeś, grasz to samo, tylko w zasadzie szybciej. Możesz więcej ćwiczeń zrobić, albo możesz w zasadzie zrobić co innego jeszcze: ustawić sobie minutnik, skrócić czas ale ćwiczyć to w większym tempie, czyli po prostu przegrać te same ćwiczenia, ale po prostu szybciej. Czyli sobie troszeczkę tą rozgrzeweczkę możemy y, zmniejszyć, z 20 minut zrobić na 10, zagrać to samo, ale szybciej. Oczywiście, żeby tylko, byleby te ćwiczenia były y, poprawnie zagrane, nie jakieś takie drrr, coś tam się dzieje, nie wiadomo co i idę dalej, tylko żeby faktycznie było popra poprawnie zagrane. Dzięki temu rozgrzeweczkę możemy sobie skrócić to poszczególne y, elementy z ćwiczeń można wtedy wyrzucić. No na przykład powiedzmy y, przedłużone ćwiczenie bendingów. O, bo mi nie wychodzi, to sobie grałem powiedzmy 10 minut, a teraz można zagrać bending przez chwileczkę, di, 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 sobie po, pograć, pojechać po gryfie wzdłuż i wszerz, tylko że w szybszym tempie, żeby te palce, y, to tak jak na siłowni, żeby te palce miały kondycję odpowiednią. Czyli wszystko można skrócić 10 minut, ale, y, znaczy skrócić... Y, no, te, te poszczególne fragmenty ćwiczeń, prawda? Do, zamiast 5 minut gram, bending, bo mi, bo mi nie wychodzi, to zagrać tę minutę, a resztę tych ćwiczeń, tych 10-minutowych sekwencji, o których mówiliśmy w przypadku artykulacji, po prostu zagrać więcej, dłużej pogramy właśnie jakieś solówki, dłużej yy, poćwiczymy nowe ćwiczenia. Yy, z biegiem czasu, oczywiście, z biegiem umiejętności, wypadałoby wręcz nawet yy, wydłużyć. Pozostały inne segmenty. Chociażby to, co mówiłem, ten ostatni segment granie improwizacyjny i improwizacji swojego czegoś. Ogrywanie na przykład skal można byłoby wydłużyć. Bo na nowe sposoby możesz wtedy ogrywać skalę, znając już, mając już wyćwiczone palce, możesz wyszukiwać nowe, alternatywne sposoby ogrywania skal. Poszerzyć czas zdobywania wiedzy na temat. Nowych, nowych skal, zupełnie nowych skal, jakichś właśnie takich e, e, ciekawie brzmiących, specyficznych, e, enigmatycznych skal. No, po prostu wydłużyć ten czas. Pewne rzeczy możemy skrócić, a pewne możemy e, wydłużyć, aczkolwiek ja bym i tak położył spory nacisk na to, żeby wydłużyć, e, zdecydowanie wydłużyć ten ostatni właśnie segment grania swoich rzeczy. Tylko też, żebyśmy nie osiedli na laurach w stylu rozgrzeweczka, chwileczkę, chwilę rozgrzeweczki i gram swoje. A te swoje na przykład są pym, 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 pym. To widzisz chyba, o co chodzi. Gram swoje, i właściwie, no chyba, że to jest podkład, do którego później zaczniemy napierniczać jakieś takie rzeczy cuda, cuda jaja, jaja na kiju. A podkład sobie nagraliśmy, a my sobie tutaj ćwiczymy, to ok. Ale żeby nie osiąść na laurach, w stylu właśnie, że gram jakiś fragment, który właściwie jest poniżej moich umiejętności zupełnie. Właściwie olałem troszeczkę tamte ćwiczenia, a tutaj sobie gram jakieś takie bardzo, bardzo proste rzeczy, które właściwie ciągną mi troszeczkę w dół. Trzeba pamiętać, że. Trzeba się nocno rozwijać, czyli właśnie wyszukiwać. Dlatego mówię dłużej pograć jakieś te skale, dłużej pogrywać te skale na różne techniki, większe przeskoki robić w, w skali. Jeżeli na przykład mam CDE, CDEFGA, to mogę przeskoczyć oktawę CDEFGA albo jakieś kombinacje, że CE i później czyli co trzeci dźwięk grać. No dużo, bardzo dużo jest tych kombinacji. Postaram się wrzucać na bieżąco do poszczególnych lekcji, yy, poszczególne też ćwiczenia, które będę yy, rozpisywał. Y, specjalnie, y, specjalnie dla Ciebie Włączaj codziennie, Najlepiej wypadałoby jeszcze codziennie y, Chwilę popatrzeć na te lekcje O których tutaj mówiliśmy To takie najbardziej właśnie istotne y, Lekcje odnośnie artykulacji Odnośnie skal Żeby sobie to przypomnieć Bo jeżeli sobie nie ćwiczymy tych rzeczy To jest bardzo źle y, Oczywiście interwały Dodajemy sobie jeszcze dodatkowy segment ćwiczeń y, Czyli właśnie interwały Wyszukiwanie interwałów, aczkolwiek ja bym dodał wyszukiwanie interwałów, znaczy, u, 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 nauka interwałów to oczywiście jest jako jeden z element harmonogramu, który no, być może pominałem, pominąłem yy, we wcześniejszej lekcji yy, interwały. No, interwały to są elementami składowymi akordów, prawda? Więc akordy też ćwiczymy. Yy, też warto mieć zawsze jakieś też pięć minutek, żeby poćwiczyć sobie progresję akordów, przećwiczyć sobie akord taki, 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 taki. taki. Przewrot akordu, taki, 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 taki. Interwały w danym akordzie, aha, tu jest septyma, tu jest oktawa, tu jest z noną, ok super, tu jest tercja mała, bardzo fajnie, tercja małą mogę zagrać gdzie indziej. Ale te kombinowanie to bardzo... Y, ba, kombinowanie z interwałami bardzo fajnie się przydaje w tym ostatnim segmencie na samym końcu, gdzie my ćwiczymy już właśnie do podkładu swoje rzeczy, improwizacje, zagrywki, utwory tworzymy i tak dalej, to właśnie my te interwały wciskamy tam. Ja bardzo lubię kombinować z tymi interwałami, z, z, wyszukiwać nowe, różne y, y, brzmienia, bo interwał to jest dźwięk jak dźwięk, ale można zagrać interwał w różnym tempie. Jeżeli na przykład w podkładzie mamy y, zagrany dźwięk G, to ja mogę zagrać w różnych y, rytm, paternach rytmicznych. Mogę zagrać interwał na przykład tercji do niego tercji małej, tercji wielkiej. Naprawdę można mnóstwo rzeczy. Nowych rozkmienić. Wiem, że to głowa może Ci się rozsadzać teraz od tego mojego gadania, ale skup się przede wszystkim na tym, żeby stopniowo rozwijać nowe, nowe zagrywki, nowe układy akordów, nowe. Nowe backing tracki, swoje własne, do których grasz, nowe surówki, nowe zagrywki, szybsze, w szybszym tempie, słuchanie tego, jak ci wychodzi, nagrywanie, nagrywanie tego i słuchanie w szybszym tempie, przyspieszonym, żeby zobaczyć, co można byłoby jeszcze osiągnąć, jakie brzmienie. Ja na przykład sam jestem zadziwiony, jak, jakie wrażenie robi na mnie motyw, który zagrałem w jednym tempie, a przy odsłuchiwaniu jak niesamowicie zabrzmiał już sam fakt y, przy nagrywaniu tego kursu y, przy odsłuchiwaniu w szybszym tempie zagrałem jakąś rzecz i przy, w szybszym tempie ona zabrzmiała naprawdę niesamowicie, aż się zdziwiłem jak to świetnie może zabrzmieć y, w szybszym tempie to też jest właśnie takie odkrywanie brzmienia, odkrywanie tego co można jeszcze na gitarze stworzyć dobra, kończę widzimy się w następnej lekcji, trzymaj się